naprawdę po wielokroć trzeba sobie powtarzać tę prawdę, która dzisiaj dotknęła świętego Piotra. Został wyzwolony z więzienia, pilnie strzeżonego. Został wyzwolony w taki sposób, że on nie miał wpływu w jakikolwiek sposób na swoje wyzwolenie. Spoczywał w głębokim śnie i wtedy Pan Bóg działał. Kiedy dzieją się rzeczy wielkie w naszym życiu, to przede wszystkim my nie jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób zagospodarować rzeczywistości. Ona przychodzi z zewnątrz i masz takie uczucie, jakby cię coś niosło, jakiś dobry duch cię niósł, nagle kajdany różnych spraw opadają. Jesteś w stanie wypowiadać słowa błogosławieństwa. No, tak działa Pan Bóg. Kiedy ufasz Mu do tego stopnia, że On jest w stanie posłać swojego anioła po ciebie.